powiem swoim dzieciom, co, gdzie i jak mają robić i nie będziecie mi tutaj z lekcjami na temat wychowania seksualnego wyskakiwać. Co nie jest prawdą, ale to już jest inny moment, że tak naprawdę, znaczy już powinnam przeskoczyć, bo mamy orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który mówi, dzieci mają prawo do wiedzy. W związku z tym, tak samo jak Państwo nie możecie zażądać, żeby nie uczono dzieci matematyki, angielskiego, biologii czy fizyki, tak samo nie możecie zażądać, żeby nie przekazywano wiedzy z zakresu, który obejmuje edukację seksualną i to nie jest nauka, jak to tam się nazywało? Pozycji seksualnej. Nie. To słowo, które bez przerwy lata, jak się rozmawia z... Seksualizacja? Nie, tak, ale to chodzi konkretnie o samo... Jak się to nazywa, no? Doprowadzenie siebie samego do... Masturbacji. Masturbacji. To nie jest nauka masturbacji. Także, ale to, że właśnie znowu pokrzywdzacie, to, że się łapie na... Idzie się w tym kierunku, prawda? Czyli się posługuje przykładami i pojęciami z zakresu, które tak naprawdę są podniecające, budzą emocje. I emocje, które są skrywane przy takim założeniu, nie, to musimy kontrolować, to musimy pilnować, to też nie jest przypadkowe. Ale wracam do tego, co powiedziałam. Czyli w sytuacji, w której mamy zhierarchizowany, podporządkowany, patriarchalny układ, gdzie tracą obie strony, bo naprawdę to nie jest tak, że tylko kobieta jest w takim układzie w gorszej sytuacji, że ona ma powiedziane, co ona ma robić, a tak samo ten mężczyzna ma powiedziane, co ma robić. Czyli oni oboje tkwią w pułapce nakazów i zakazów, które uniemożliwiają partnerstwo, uniemożliwiają porozumienie, uniemożliwiają wspólne rozwiązywanie problemów. My to sprowadzamy prymitywnie do tego, kto przybija gwoździe w mieszkaniu. U mnie nikt nie przybija gwoździ w mieszkaniu, prawda? I prawie też nikt nie prasuje, no i nikt, pierwsza prawda. A rzecz polega na zupełnie czym innym. Rzecz polega na tym, że możemy mieć, nie musimy być doskonali. Po obu stronach, niezależnie od płci, nie musimy być doskonali. Możemy na siebie liczyć, niezależnie od obu płci. I oczywiście nikt nie ma obowiązku posługi seksualnej. Czyli nie ma tego, nie ma uprzedmiotawiania ludzi w związku. I to jest problem, który tak naprawdę tutaj jest bardzo widoczny. I jednocześnie proszę zobaczyć, że to jest też problem, który powoduje, że mężczyzna jest tym elementem, który tworzy rodzinę. Tak? Jest samotnie wychowująca dzieci matka. Patologia. Czyli ten mężczyzna jest ustawiony w roli tego, który to tworzy i który nad tym panuje. I dlatego też te wszystkie ogromne siły skierowane są w tym kierunku, aby wszystko to, co jest homoseksualne, co nie jest heteroseksualne, nie tylko, że zakazywać, ale traktować jako patologię i traktować jako coś, co jest niedobrego, niemoralnego, niewłaściwego. W samym Kościele oczywiście, to jest jeszcze dodatkowy element tego, że w momencie, kiedy upadnie ten mit, no to upada i drugi mit, że kobieta jest równa mężczyźnie, bo to się na tym generalnie opiera, że ta niby równość jest niby równością, ale tak naprawdę kobieta jest kimś gorszym niż mężczyzna. I w końcu, no jeżeli w XIX wieku Kościół przyjmuje za podstawę swojego funkcjonowania intelektualnego to, co napisano w XIII wieku, po to, żeby utrzymać jednak pewien feudalny porządek. Myślę o Tomaszu, prawda? I przyjmuję teksty jego na temat tego, jak widzi kobietę, kim jest kobieta, gdzie jest miejsce kobiety. I to jest powtarzane cały czas. I oczywiście dzisiaj, kiedy się to czyta, to jest niezwykle mizoginiczne. To można zrobić krok wyżej i popatrzeć na to jako efekt potwornego lęku przed kobietami, których ci mężczyźni nie znali i z którymi nie bardzo umieli sobie poradzić. W związku z tym traktowali to jako zło, które powinno być oddalone. Natomiast w momencie, kiedy widzimy, czemu to służy, to służy podtrzymywaniu bardzo nierównych stosunków. I teraz dobra, mówiłam o XIII wieku, mówiłam o teoriach. Czy to się przekłada na dzień dzisiejszy? Macie Państwo rok temu wydane przepisy mówiące o urlopach rodzicielskich. I macie Państwo premiera, który myli urlop rodzicielski z urlopem macierzyńskim. W sumie nie wie, o czym gada, prawda?
bo dla niego to jest jedno i to samo, bo dla niego to jest oczywiste, że to będzie kobieta. Czy to musi być kobieta? Nie musi być? A jaka jest sytuacja, kiedy ona nie pracuje, a on pracuje? Może wziąć urlop taki mężczyzna? Nie może, proszę pani. Nie może. A jeżeli on nie pracuje, a ona pracuje, może ona wziąć taki urlop? Tak, może. Może. Macie państwo, ona umarła. On może wziąć urlop? Nie, to była może. Ale jak on umrze, to może, prawda? Tak, więc w XXI wieku, przy brzmieniu o tym, że my chcemy, żeby się więcej dzieci rodziło, tworzymy sytuację, w której traktujemy kobiety, jakby żyły w wieku 17. To jest 300 lat temu. Dzisiaj naprawdę kobiety mają inną mentalność, inne potrzeby, inne telewizje, inne kanały oglądają. W związku z tym wymagać od nich, żeby się poświęcały, tak naprawdę prowadzi to do tego, że się rodziny rozwalają, a nie budują. Jeżeli ludzie nie mogą sobie tego ustawić, jeżeli ludzie nie mogą traktować tego partnersko, i jeżeli mężczyźni się muszą bać, to czy ja naprawdę mam teraz młodego człowieka w ciąży, który już teraz się boi, czy on naprawdę będzie mógł pójść, czy on przez to nie straci pracę, ponieważ wielu mężczyzn jest rzeczywiście wyśmiewanych, jak użyję słowa, że oni są mobbingowani, to będzie za mocne słowo, a jak użyję słowa, że są nękani, to nie będzie za mocne słowo. Są nękani samą myślą o tym, że mogą sobie pozwolić wziąć urlop rodzicielski, prawda? Czy jest jakaś akcja, która mówi mężczyźni do kołysek, mężczyźni zostańcie w domu, mężczyźni opiekujcie się swoimi dziećmi? A my już dzisiaj wiemy, że to nie jest tak, że jest coś takiego jak instynkt macierzyński. On nie istnieje. My wiemy, że tak naprawdę ten człowiek, który z dzieckiem przebywa, ten człowiek się dziecka uczy. I ten człowiek, bez względu na jego płeć, świetnie sobie radzi z tym, żeby z tym dzieckiem sobie radzić i żeby nawiązywać więź. I my wiemy, że tak naprawdę ten rok to jest dla obu rodziców. Nie tylko dla ojca, ale również dla matki. Że to się tworzy, że to jest proces. Czy jest gdzieś akcja pod tytułem poniedziałek, wtorek, środa, jeden rodzic, czwartek, piątek, sobota, drugi rodzic w pracy. Albo tydzień jeden, tydzień drugi. Czy jest gdzieś pomyślane, żeby zrobić sytuację, w której i pracodawcy, i rodzice będą mogli łączyć te obowiązki? Nie. Bo tak naprawdę o co chodziło w tej całej akcji urlopu rodzicielskiego? Rok na urlopie rodzicielskim. Ja myślę, i mogę się mylić, może jestem wredną babą, ale myślę, że chodziło o to, żeby usunąć jak najwięcej kobiet z rynku pracy, żeby ustawić się w ich tradycyjnej roli i żeby rzeczywiście pewnie gdzieś tam ta nadzieja, że w ten sposób będzie więcej dzieci, co jest ohydne, naprawdę, dzieci nie powinny być traktowane w sposób usumytelny. A to jest przykład z dziś, prawda? Czyli już nie muszę nawet sięgać po swoje klasyczne przykłady o tym, jak to było przez cały PRL, gdzie naprawdę nie można powiedzieć na dzień dzisiejszy, że my żeśmy sobie cokolwiek wybierali. Przepisy były takie, że właściwie tylko kobieta mogła rezygnować z pracy. Nigdy mężczyzna, bo to w przeciwnym razie uderzało finansowo w całą rodzinę. Korkubinat związki tej samej płci powiedziałam, ale jesteśmy w XXI roku i proszę bardzo, skarbie, powtarzaj sobie, że w Holandii, Belgii, Hiszpanii, Norwegii, Szwecji, Portugalii, Islandii, Danii, Francji, Anglii, jeszcze chyba teraz Łotwa, Litwa, Anglia, Finlandia, prawda? Byłybyśmy małżeństwem. Jak można robić wszystko? Jak może być sytuacja, w której się zbiera Senat, organ, który ma dbać o przestrzeganie prawa w państwie. Artykuł 32 Konstytucji, niedyskryminacja. I teraz jak ja zobaczyłam, to oni się nie zebrali nawet po to, żeby zakazać, nie dopuścić do ustawy o związkach partnerskich w Polsce. Oni się zebrali po to, żeby nie dopuścić, żeby Polki i Polacy mogli wyjeżdżać za granicę i zawierać związki partnerskie bądź związki małżeńskie jednopłciowe. I oczywiście to jest tak, że życie przegoni tych panów i ewentualnie te panie. Przegoni, naprawdę. Bo mamy jedną po drugiej sprawę, gdzie się rodzą dzieci, gdzie są związki, gdzie są w związku z tym
obowiązki wynikające z konieczności nadania najróżniejszych, nie przywilejów, ale właśnie tego, co jest, co w związku z dzieckiem się wiąże, nawet paszport, prawda? I bardzo się stara, żeby to nie robić. I to zostawię, bo mogłabym o każdym z tych mówić bardzo długo, a nie chcę, bo chciałabym już właściwie skończyć i dać Państwu głos, ale chyba tylko jeszcze dwa przykłady. Jeden, który już pojawiłam w parlamencie, ale on mi się bardzo podoba. Wprowadziliśmy bardzo dużo ustaw w Szwecji, które mają przeciwdziałać przemocy. I mamy wrażenie, że właściwie już jeśli chodzi o język, o politykę, o poprawność polityczną, o zachowanie w szkole, o nauczycieli, że mamy to załatwione. Już wszyscy się tak zachowują tip-top, że w ogóle nie można podskoczyć, prawda? Ale wtedy powstaje problem, a czy to naprawdę działa? Czyli rzecz kolejna, o której trzeba pomyśleć, to jest kryteria. Jak sprawdzamy? Jak ktoś wam wyjdzie i powie, ale wprowadziliśmy, mamy wszystkie przepisy. No i co z tego? Jakie są kryteria sprawdzenia? Proszę pamiętać, statystyki, które mówią o niewielkiej ilości tego typu przestępstw, nie świadczą dobrze, że nie ma przemocy. Tylko rodzą pytanie, przepraszam, a w jaki sposób sprawdzamy, jak to naprawdę działa? Jak to się pokrywa, jeżeli chodzi o ilość dzieci, z którymi mamy styk i widać, że one jednakże albo wykazują skłonność do stosowania przemocy samej, albo są jednak osobami, które najwyraźniej się z tą przemocą zetkają. Co tutaj robimy, prawda? Szwedzi pokazali, jak to zrobić. I pokazali to bardzo pięknie. Wzięli windę, w windzie dwóch aktorów, dziewczyna i chłopak, ten chłopak ją szarpie, wyzywa. I fotografowali. Patrzyli, to był sprawdzian dla władz, prawda? 54 zjazd windy w górę, baba, która po angielsku powiedziała, przestań, bo za chwilę zawiadomi policję, jeżeli nie przestaniesz, ci aktorzy, no spokojnie, tak, nagrywamy to wszystko. Jesteś pierwszą, która dzisiaj zareagowała. I tak naprawdę to jest oczywiście sygnał dla władzy, że to wszystko jest trochę pic na wodę, fotomontaż, że mamy problem, że ludzie nie wiedzą, jak się zachować, nie wiedzą, jak reagować, czują się skrępowani. Ja to doskonale rozumiem. A pewnie w takiej sytuacji to nie jest obojętność, bo tam nikt nie reagował obojętnie. Każdy patrzył na swój i nie wiedział, jak się nazywa winda, zamknięty teren. Prawda? Natomiast przy poczuciu takim, że się raczej nie wtrącamy, z tego się brejwiki rodzą. Z tego się naprawdę robią brejwiki. Przy czym jestem jak najdalsza od tego, żeby cokolwiek powiedzieć na tamten temat, poza zachwytem, że się robi tego typu sprawdzenie, bo na pytanie, dobra, a jak my sprawdzamy? Bo może ja nie mam wiedzy, więc sprawdźcie Państwo, jak my sprawdzamy na co dzień. Gdzie władza daje kasę na to, żeby zrobić eksperyment, który pokazuje, jak my się zachowujemy, jak my reagujemy, prawda? My mamy niestety przykłady smutne, dlatego że jeżeli nazywanie kogoś ścierwem zostaje uznane za wyrażanie opinii i jeżeli właśnie fakt, że ktoś jest pobity z tej racji, że jest osobą nieheteroseksualną, jest po prostu traktowana jako przesada, że to nie o to chodzi, to tylko jest zwykłe pobicie i chuligański wybryk, to tak naprawdę my zamykamy oczy przed rzeczywistością. I drugi moment to jest prawo, prawda, które pokazuje, że nie mamy wrażliwości na tego typu problemy. Prawo to jest konwencja, ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, która w poprzednim uregulowaniu dawała możliwość sytuacji, kiedy są przesłanki do aresztowania, żeby nie aresztować po to, żeby nie wprowadzać zamieszania w rodzinie, czyli nie aresztujemy, ten człowiek ma po prostu wyjść z domu. Dlaczego tak zrobiliśmy? Bo nie umieliśmy zaadoptować do warunków polskich, austriackich rozwiązań, które mówią, jeżeli ktoś narusza porządek prawny, to policjant ma prawo wyprosić tego człowieka na okres tam do 5 bodajże dni. To można przedłużyć na kolejne 7 dni, ale robi to już sąd cywilny. Sąd cywilny bada, jak to wygląda i to się odbywa na takiej racjonalności. Policjant ma obowiązek przeciwdziałać naruszaniu prawa. Czyli policjant może wyprosić kogoś, że ma nie wracać. Dostaje taki człowiek informację, ten, który zostaje w domu, prawda? Jeżeli się pojawi, dzwoni i oczywiście jest pewność, że w ciągu 5 minut będzie reakcja. Czasami 5 minut to jest nawet za długo. Czyli
To działa doskonale. My tego nie potrafiliśmy zrobić, ponieważ nie potrafiliśmy sobie poradzić z problemem praw własności do mieszkania. Ja nie potrafiłam tego zrozumieć, bo jak ktoś jest aresztowany, to przecież nie odbieramy własności jego mieszkania, tylko go zamykamy w więzieniu. Ja byłam bardzo przeciwna temu przepisowi, ponieważ takie sformułowanie, że jeżeli zachodzą przesłanki do tymczasowego aresztowania, to jak zachodzą przesłanki do tymczasowego aresztowania, to się tymczasowo aresztuje. A my żeśmy wprowadzili standard. Jeżeli zachodzą przesłanki do tymczasowego aresztowania, ale rzecz dotyczy przemocy w rodzinie, to jak on wyjdzie z domu, to nie tymczasowo aresztujemy. Tak się nie robi. My żeśmy wydali, usunęliśmy ten przepis z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Tylko po to, żeby go wprowadzić do kodeksu postępowania karnego. W takiej samej treści, już na stałe, zaplombowany, tkwi sobie w kodeksie postępowania karnego na co dzień. W związku z tym proszę nie mieć pretensji do policjantów, prokuratorów, sędziów, bo my im na co dzień posyłamy informacje. To jest gorszy rodzaj ofiar, nie musicie się nimi przejmować. A jak to brzmi w tym kodeksie karnym? Tak? Dokładnie tak samo, jak brzmiało w artykule 14. Czy jeżeli zachodzą przesłanki do tymczasowego aresztowania, już dalej nie pamiętam, a sprawca godzi się na opuszczenie mieszkania, to można nie tymczasowo aresztować. No. To jest żywcem wzięte, żywcem przeniesione. Wyjątkowo nie wzięłam tych całych przepisów dzisiaj. Nie, no proszę. Nie był potrzebny. Także tu jest drugi przykład na to, jak coś, co wygląda niewinnie, w ogóle nie powinno. Jakie było ratio legis? Ratio legis, drogich, miłych koleżanek, szczerze mówiąc, było takie, że no to rodzinnie można rozbijać, to w ogóle, a w ogóle oni nie chcą tymczasowo aresztować, to niech chociaż będzie to. Tak się nie robi. Tak się nie robi prawa. Tak się nie robi prawa, bo to nie jest tak, że ktoś nie chce, czy chce, tylko takie są praktyki, jakie się praktyki wymusi, między innymi, jeśli jest poczucie, że to jest ważne. A my żeśmy nie mieli poczucia, że to jest ważne, a teraz mamy jeszcze mniejsze poczucie, że to jest ważne. Czyli znowu, nie ma co się dziwić, że jest tyle, co jest, ponieważ wracamy do trójkąta, przemoc strukturalna uruchamia tylko ten sposób myślenia, prawda? Znęty są znętami, bo na znęty żeśmy pozwolili. Te znęty są znętami. To znęcali się jakimś. Znęty to jest... Właśnie to nie są... Ja myślę, że te pandy to nie jest tak. Policjantki bardzo wyraźnie mówią, że one wcale tak... To nie jest slang, który się używa wśród nich na przemoc w rodzinie. A przemoc w rodzinie mówi się znęty, co jest równie złe, prawda? Bo to oznacza, że traktujemy to jako coś... Znowu znęty, prawda? Czyli wiadomo, że trzeba będzie to umorzyć i proszę, to już jest naprawdę koniec. Wprowadzanie instytucji nieistniejących. Ja cały czas słyszę i nie rozumiem, o czym oni mówią, bo bez przerwy słyszę o tym, wycofała skargę, a powiedziała, że się już pogodzili, wycofała wniosek. To jest przestępstwo tak zwane z oskarżenia publicznego. Wycofanie skargi w ogóle nie istnieje w przepisach. Nie ma czegoś takiego. Czyli mamy deus ex machina na potrzeby przemocy w rodzinie. Tak samo jak gadki pod tytułem sędziów, prokuratorów. No tak, ale ona jest jedynym świadkiem. Straty taty. A jak ktoś jest trup, to tam coś, stoi pięć, mówi, ja to widziałem, ja to zrobiłem. No też nie ma świadków, tak? A jednak się te dowody zbiera. A jednak mamy. To nie jest tak, że raptem policjanci i ci wszyscy prokuratorzy tracą zdolność zbierania dowodów i są niezdolnymi ludźmi. Są zdolnymi. Tylko tu od nich nie wymagamy. Gwarantuję Państwu, no właśnie nie wiem, jak będzie pobita nawet stana osoba, to tym bardziej nie będzie żadnych dowodów. Ale w każdym razie to nie jest tak, że można się powoływać na brak dowodów, bo są policjanci, którzy robią notatki. Oni nie mogą tej notatki przedstawić, ale to też nie jest żaden tekst, ponieważ można go ściągnąć i on może zeznać. Tu można zrobić dziesiątki rzeczy. Oczywiście to musi być robione tak, żeby pamiętać o tym, że to nie chodzi o to, żeby wsadzać ludzi do więzienia i żeby produkować przestępców, a chodzi o to, żeby jednej i drugiej stronie powiedzieć, to jest przestępstwo. Ty masz prawo do tego, żeby być chroniony. Ty musisz wiedzieć, że to, co ty robisz, to jest przestępstwo. Nie wolno się w ten sposób zachowywać. A my tego nie robimy. A my to traktujemy jako coś, co jest konfliktem w rodzinie. Prawda? Dlaczego? I tutaj już jest, kończę zupełnie. Bo rzeczywiście, myśmy się nauczyli, ja sama jestem temu winna,
Ja sama wielokrotnie powtarzałam, że artykuł 207 wystarczy, że mógłby być interpretowany tak, żeby odpowiadał temu, co się dzieje w ramach przemocy w rodzinie. Ale ja już tak mówić nie mogę. To znaczy, ja miałam rację do 2005 roku. Ale w 2005 roku myśmy przyjęli definicję przemocy w rodzinie, która jest dużo szersza niż to, co jest w kodeksie i dotyczy znęcania. Czyli trzeba sobie powiedzieć tak, nie ma przestępstwa przemocy w rodzinie. Jest zjawisko przemocy w rodzinie. Nie można za przemoc w rodzinie skazać. Można skazać za znęcanie. Znęcanie jest czymś bardziej intensywnym niż przemoc w rodzinie. Ale to nie znaczy, że nie można reagować na przemoc w rodzinie, ponieważ przemoc w rodzinie może być załatwiana przez sądy cywilne. I to już będzie naprawdę końcówka. I macie Państwo po zmianach, jakie zostały wprowadzone w 2010 roku, przepis, który mówi o tym, 10a, że jeżeli jest ktoś, kto narusza porządek, stosując przemoc w rodzinie, to sąd cywilny może taką osobę po prostu z tego domu wyeksmitować. I co wtedy z taką osobą? Wychodzi, proszę Pani. Wychodzi. A czy Pani, gdzie ona idzie? Do sąsiada, do sąsiadki, do mamusi, do krewnego, do hotelu. Idzie, gdzie chce. Wolny człowiek. Wychodzi. I trudno. Ale traci, no prawdę mówiąc, traci to mieszkanie, nie? W sensie, jeżeli to jest jego mieszkanie, to jest ciąg dalszy. W każdym razie, ponieważ stosuje przemoc, wychodzi, tak? No, eksmitować będzie można wtedy, kiedy to nie jest mieszkanie oczywiście jego własne, bo z własnego mieszkania eksmitować nie można. Ale można to robić i są sądy, które to robią. I które właśnie w sytuacji, kiedy ktoś przychodzi nawet, teraz cytuję Grzegorza Wrona i jego badania. Grzegorz Wrona zrobił badanie i między innymi w Nowym Sączu był taki kazus, gdzie mieszkali rodzinnie razem, to był wujek, który stosował przemoc w rodzinie. Sąd karny uznał, że to nie jest znęcanie się, to nie jest przestępstwo z artykułu 207. Osoba, która doznawała przemocy, podała to do sądu cywilnego. Pan przyszedł i mówi tak, a ja tutaj mam powiedziane, że ja jestem niewinny. Proszę, tu sąd karny powiedział, że ja nie popełniłem przestępstwa, a sąd cywilny mówi tak, a nie, spodaj pan, drzewo mnie to nie obchodzi. My nie badamy sprawy z przestępstwa, my badamy, czy jest przemoc w rodzinie. A przemoc w rodzinie jest w artykule 2 i mówi o tym, że przemoc jest wtedy, kiedy należy przez to rozumieć nawet jednorazowe, nie musi się powtarzać, bądź powtarzające się, umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobro osobiste osób, które są wymienione w artykule 1, który mówi o członkach rodziny. To jest bardzo szerokie. A facet mówi tak, ale ja nie jestem bezpośrednia rodzina. A ta sąd mówi tak, a mnie to w ogóle nie obchodzi, dlatego że to jest bardzo wyraźnie powiedziane, że mieszkają razem ze sobą, prawda? I w związku z tym sąd powiedział, spadać, wychodzi pan z tego domu. I oczywiście ciąg dalszy jest nieznany i może być mniej optymistyczny, bo czy go by rzeczywiście wyprowadzili, ale klauzula była natychmiastowego wykonania wyroku? Była, czyli to daje pewną szansę. Czy ta szansa się spełnia? Ja nie będę akurat optymistką. W każdym razie ważne jest to, żeby pokazać, jest to do zrobienia. Jest to do zrobienia metodami cywilnoprawnymi, tylko też wymaga tego, żebyśmy przestali myśleć ciągle i wyłącznie tylko w kategoriach prawa karnego, rangowego. To jest tylko tak naprawdę namiastka. I chodziło mi o to, żeby pokazać, co jest pod spodem, żeby się nie zajmować tylko i wyłącznie tym, co jest widoczne. I dotyczy to rzeczywiście również religii, którą prawie że nie dotknęłam, ale dotyczy to przede wszystkim tego, jak tworzymy prawa inne niż te, które są prawem karnym. Dotyczy języka, jakim mówimy. Dotyczy zwyczajów, nawyków, jakimi operujemy, na które trzeba zwracać uwagę.